Za nami 5 legend MMA, zatem dzisiaj przyszła pora na boks. Przedstawiamy 5 bokserów, którzy naszym zdaniem zdecydowanie zasłużyli na miano legendarnych. Cześć wszystkim, zaczynamy! Naszą złotą listę otwiera nikt inny jak Roy Jones Jr. we własnej osobie. Utalentowany Amerykanin stoczył na zawodowym ringu aż 74 walki, z czego 65 zakończył zwycięstwem. Jest jednym z 2 bokserów na świecie, którym udało się zdobyć tytuły w kategorii średniej oraz ciężkiej. Jest on również srebrnym medalistą olimpijskim z Seulu z 1988. Co ciekawe, Roy to nie tylko utalentowany sportowiec. Próbował swoich sił również w rapie, a nawet aktorstwie. Zaliczył występy m.in. w Matrixie czy Świecie według Bundy'ego. Kolejny na liście to również Amerykanin, nieżyjący już John Lewis. Boksujący w wadze ciężkiej Joe był prawdziwym mistrzem. Na 69 toczonych walk przegrał zaledwie 3, co jest nieprawdopodobnym wynikiem. Do niego należy również rekord w ilościach obrony zdobytego pasa. Robił to bowiem aż 25 razy. Jego działalność społeczna również nie przeszła bez echa. Został okrzyknięty bohaterem narodowym m.in. dzięki przekazywaniu swoich wygranych na rzecz amerykańskiej armii. Po zakończeniu kariery zaczął zarabiać jako atrakcja turystyczna w stolicy hazardu, czyli Las Vegas. Przechodzimy do boksera, którego zna zapewne każdy z Was, a niektórzy mieli być może okazję podziwiać go w akcji na żywo. Przed Wami żelazny Mike, czyli Mike Gerard Tyson. Niski jak na wagę ciężką, w której występował, bo mierzący tylko 178 cm, jednak piekielnie szybki i, jak niektórzy uważają, szalony w ringu. Ustanowił on również rekord najmłodszego mistrza wagi ciężkiej, zdobywając ten tytuł w wieku 20 lat. Jego życie prywatne to istna karuzela, w którym doświadczył takich atrakcji jak bankructwo, gościnne występy aktorskie czy nawet skazanie za gwałt. Czy jest tu ktoś, kto nie kojarzy Muhammad Ali? Jeśli są takie osoby, to lepiej, żeby się nie przyznawały. Zaczynając od kariery amatorskiej, w której na 100 stoczonych walk przegrał zaledwie 5, przeszedł na zawodowstwo po wygraniu złotego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w 1960 roku. Jego kariera zawodowa to aż 61 walk i również tylko 5 porażek. Poza boksem Ali znany był ze swoich antywojennych działań, a w 2002 roku został nawet wysłany do Afganistanu jako posłaniec pokoju. Nie wszyscy jednak wiedzą, że Muhammad Ali to tak naprawdę Cassius Clay, który zmienił swoje imię po tym, jak wstąpił w szeregi radykalnego islamu. Ciężko było nam obsadzić poszczególne miejsca w dzisiejszej liście, ale chyba zgodzicie się, że nie może w niej zabraknąć Walkera Smitha, znanego bardziej jako Sugar Ray Robinson. W przypadku tego boksera w oczy rzuca się przede wszystkim ilość walk na zawodowym ringu, których stoczył aż 200, z czego ponad 108 wygranych przez knockout. Robinson był specjalistą w wadze lekkiej oraz średniej, w których zdobył łącznie aż 6 tytułów mistrza świata. Wielka bokserska kariera oraz gościnne występy w filmach zapewniły mu sporą fortunę, którą jednak szybko roztrwonił. Zmarł w wieku 68 lat, zmagając się również z chorobą Alzheimera. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Nie wrzucamy ostatnio za często, co jest spowodowane normalną pracą od rana do wieczora, ale spokojnie, bądźcie czujni, nadrobimy. Dzięki za oglądanie. Pozdro.